wydawnictwo WAB swoją nową serią Nowy Kanon chce rozpocząć w mediach i nie tylko, też wśród czytelników debatę na temat kanonu. Czy warto przewartościować stary kanon i wprowadzić jakieś nowe, kapitalne książki do obiegu? To jest też seria, którą tak naprawdę promuje od jakiegoś czasu New York Review of Books, czyli bardzo ważny dodatek literacki do amerykańskiej gazety. W tej bibliotece tego nowego kanonu teraz mamy cztery pierwsze powieści, bo właściwie tak o nich wszystkich można powiedzieć, czyli Wasilija Grossmana, Życie i los. Colette, Czyste, nieczyste. Balzaka, Nieznane arcydzieło. I Eileen Cheng, Czerwona róża, biała róża. Jak ci się, Romku, podoba ten wybór? On mi się podoba z kilku powodów. Po pierwsze, jako lokomotywa to Grossman, którą tę opowieść uważam za arcydzieło. I absolutne odkrycie i niezwykłą książkę, na którą czekałem. Nie byłem sobie w stanie wyobrazić, że taka powieść powstała. Jej losy są skomplikowane. I tytuł adekwatny, prawda? Życie i los. Książka przepiękna, niezwykła i bolesna, i bardzo prawdziwa, i taka niejednoznaczna. Ach, drodzy towarzysze, powiedział nagle Madiarow, wyobraźcie sobie, co to jest wolność prasy, na przykład spokojny powojenny ranek. Otwieracie gazetę i zamiast triumfalnego wstępniaka, zamiast listu ludzi pracy do wielkiego Stalina, zamiast wiadomości, że Brygada Hutników podjęła zobowiązanie dla uczczenia wyborów do Rady Najwyższej, albo że pracujący w Stanach Zjednoczonych witają nowy rok zgnębieni perspektywą rosnącego bezrobocia i nędzy, zamiast tego wszystkiego znajdujecie tam, wiecie co? Informacje. Wyobrażacie sobie taką gazetę? Gazetę, która podaje informacje. No i nagle czytacie. Nieurodzaj w obwodzie kurskim, raport komisji w sprawie zbadania sytuacji w więzieniu butyrskim, dyskusja, czy kanał bałtycko-białomorski jest nam potrzebny. Dowiadujecie się w ogóle o wszystkim, co dzieje się w kraju. O zbiorach i o nieurodzaju, o entuzjazmie i kradzieżach z włamaniem, o otwarciu nowej kopalni i katastrofie w starej. Wiecie, ilu mieszkańców Moskwy popełniło wczoraj samobójstwo. Dowiadujecie się, dlaczego nie ma kaszy gryczanej, ile gramów pracownik kołchozu otrzymuje za dniówkę. Dowiecie się właśnie z takich gazet, a nie od pomocy domowej, do której przyjechała siostrzenica ze wsi, żeby kupić w Moskwie chleba. Tak, tak, a przy tym bez wątpienia jesteście nadal ludźmi radzieckimi. Wchodzicie do księgarni, kupujecie książki, czytacie amerykańskich, angielskich, francuskich filozofów, historyków, ekonomistów, komentatorów politycznych i nie przestajecie wcale być ludźmi radzieckimi. Sami orientujecie się, w jakich sprawach tamci nie mają racji. Sami, bez piastunki, spacerujecie ulicami. Eileen Cheng. To jest książka, która mi szczególnie przypadła do gustu ze względu na jej zmysłowość niesamowitą, takie ukochanie detalu, który właśnie zakorzenia nas w akcji powieści, ale przede wszystkim to jest bardzo bezlitosna książka o ludziach. Ona pokazuje rodzinę w taki sposób naruszający różne tabu. Rodzinę jako taki sztuczny konstrukt, coś dynamicznego, pełnego przewartościowań, jakąś taką umowę barterową. Coś właściwie nieprzyjemnego i takiego śliskiego. Ta rodzina uczęk jest naprawdę no, czymś niejednoznacznym właśnie, a oprócz tego to jest napisane przepięknym językiem. Pani Wang stała jeszcze przed lustrem i czesała się. Jednym pociągnięciem grzebienia za drugim starała się rozdzielić mocno skręcone trwałą ondulacją loki. Łazienka była pełna pary. Przez otwarte okno wpadał chłodny powiew nocnego powietrza. Na podłodze powyrywane włosy zbijały się w kłębki i podlatywały niczym małe duszki. Zhenbao stał przed wejściem do łazienki z ręcznikiem w ręku i patrzył na te rozsypane loki, tańczące po rozświetlonej nocną lampą podłodze łazienki. Był silnie podekscytowany. Lubił kobiety o gorącym temperamencie, trochę rozwiązłe, takie, z którymi nie powinno się żenić. Ta była już zamężna, lecz była żoną przyjaciela, więc nie wchodziła w grę. Ale te jej włosy, wszędzie je tu pełno, przyciąga go, zaczepia. Małżonkowie rozmawiali ze sobą w łazience, ale szum wody zagłuszał ich słowa. Gdy wanna była już pełna, wyszli i zaprosili Zhenbao do środka. Po kąpieli Zhenbao przykucnął i zaczął zbierać rozsypane po kafelkach loki, zwijając je w kłębek. W
Włosy po trwałej ondulacji miały pożółkłe końcówki, przypominały twarde, cienkie druciki. Włożył je do kieszeni, zatrzymując dłoń w środku. Zrobiło mu się gorąco. To jednak było zbyt śmieszne. Wyjął kosmyki z kieszeni i ostrożnie włożył je do spluwaczki.